Witam Was, kochani, cieplutko. Co tak blisko dzisiaj mam? Aha, okej. No musi tak być, jakoś nie wiem, dziwnie blisko się ustawiła kamerka. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was produkty, które się u mnie skończyły do łazienki. No tak, tak mogę powiedzieć, do łazienki, ewentualnie do kuchni. I szybciutko Wam powiem. Kupiłam ten tani Fado, wcześniej miałam lawendowy, nie byłam zadowolona. Tumorski, też żadna rewelacja. No mówię, to są najtańsze produkty, które chcę testować. Chcę wyciągnąć najlepszy z najtańszych. Spoko, domywa, wypłukuje ten kamień z toalety, także spoko. Zapachu nie ma żadnego. Ani tak mocno lawendowego jak lawendowy, ani tak słabego jak, nie wiem, tamte niektóre cytrynowo-chemiczne. Nie ma żadnego zapachu. Dalej, Lenor, druga butla, skończona, biały, sensitive, delikatny dla dzieci, przyjemny, naprawdę przyjemny, delikatny, tak mogę powiedzieć. Dwie nakrętki to za dużo na całą pralkę, bo efekt zapachowy jest odwrotny, także nakrętka, a nawet 3/4 nakrętki na całe pranie, czyli 3,5 kg do 4,5 zdecydowanie wystarczy. Delikatny zapach po praniu, utrzymuje się, aż pranie wyschnie. Na ociekarce. Przyniosłam Wam ten produkt, który kupiłam, nie pamiętam, czy to było na początku grudnia w paczce z Niemiec, czy jeszcze wcześniej. W każdym bądź razie to jest aktywny żel do mycia piekarników. Wiecie, nie wrócę do niego. Bardzo dziwna konsystencja, co prawda ma pompkę, ale pompka jest coś takiego, nie pompka, tylko płyn, który jest w środku. Pod wpływem pompki on jest taki glutowaty, nadaje taką pianę, ale to nie jest taka, wiecie, ani puchata piana, ani taka wypluta, że tak powiem brzydko. Wiecie, o czym mówię, różne są te piany, które, inaczej, mając płyn w środku, pompka nadaje różny kształt piany. Tutaj jest glutowaty płyn i ten płyn robi taką maź na piekarniku. Domywa tak jak inny normalny płyn do mycia naczyń Ludwik albo ten Pur. Sprawdza się też wyśmienicie, mimo że nie ma pompki. Ja do niego nie wrócę. Przetestowałam, spoko, żadna rewelacja. No i tutaj mam proszek, który nie polecam. Proszek się nazywa Help. No, tani produkt. Ta pani reklamuje dużo produktów. Raczej dostaje z tego pieniążki. No akurat ten Help się nie sprawdza. Ja tu przyniosłam, żeby nie być gołosłowną. Co prawda wielki plus. Wielkie niebieskie granulki, czyli aktywny tlen. No niestety. To znaczy, stety, że dopiera pranie. Ale co z tego, jak taka ilość, którą mam tu w worku, bo specjalnie przyniosłam taką miarkę do prania, nie wypłukuje się z kieszonki pralki. Zalega, robi się taki, wiecie co, kamień. No i dupa blada. Nie polecam. Czyli nie chcecie sobie zapchać pralki, nie kupujcie tego proszku. Tym niezbyt optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Polecam, polecam. Czy ja wiem, Lenor zdecydowanie. To ten, bo tani. Do tego mówię, inne preparaty też się dobrze sprawdzają. A proszku? Ja się z Wami cieplutko żegnam. Pa, pa, do jutra.